Muszę was chyba zaraz wyrzucić z tego programu, bo robicie mi, widzę, konkurencję. Przystojniaczki, ja mam takie pytanko, jesteście wolni, czy macie może panny? Jeśli nie, to zadzwońcie. Proszę podać numer. Zadzwoń. Numer mamy sobie, numer mamy, dobra. Kamil zadzwoni na pewno. Jestem wiecznym kawalerem. Słuchajcie, jest pytanie Habakuka. Habakuka, więc przyszykuj tam Maciek teledysk Habakuka. A jest pytanie, czy zapowiada się jakaś głębsza współpraca z Habakukiem? To znaczy, taka współpraca istnieje już wiele lat, ponieważ są tu nasi, można powiedzieć nieskromnie, bardzo dobrzy koledzy, bo przyjaciel, wiadomo, inaczej na półka. Natomiast ja współpracowałem z Habakukiem kilka lat temu dobrych, grałem u nich na klawiszach, rapowałem. Wyobraźcie sobie, że już wtedy Habakuk oprócz reggae, można powiedzieć, wziął mnie do składu jako nadwornego rapera i rzeczywiście mieliśmy świetną trasę koncertową po Pomorzu, kilkanaście koncertów, jako pełnoprawny członek Habakuka. Później oczywiście różne swoje projekty, Ideo z JMHM-em i tak dalej, i tak dalej. To już typowy hip-hop czysty. Natomiast tutaj kolega Kamil, no może on powie, jak jego współpraca z Habakukiem wyglądała. No były jakieś epizody muzyczne w Habakuku jako Habakuk, ale najczęściej działamy do tej pory jako Natural Style i projekt, który łączy sobie w tej chwili muzyków Nefre i Habakuka. Razem. Nazywa się Natural Style i gramy dużo, dużo fajnej muzyki. Jest bardziej rootsowo chyba niż sam Habakuk i Nefre. Bardzo polecam ten skład. Jest oczywiście zdecydowanie. Jest Grzesiu Nowicki, weteran sceny reggae w Częstochowie, który praktycznie od 20 lat już tam rzeźbi. Wcześniej z Muńkiem, teraz z nami. Dobra, a ja mam taką propozycję. Wy przysyłacie kolejne pytania do naszych gości. HP, pytanie pod numer 72212, to SMS-em albo mailowo itv@itv.net.pl. Za najciekawsze pytania oczywiście będą nagrody, ale nie za takie typu, dasz mi jakąś fajną płytę, proszę. No, jakbym miał tak dawać za proszę każdemu, to w sumie musiałbym te płyty rozdać wszystkie w 5 minut. Dobra. Proszę. Widzicie, już się nauczyli, słuchajcie. Dobra, więc ja tylko jeszcze przypomnę konkurs, bo brakuje nam z tego, co widzę, jednego SMS-a. Pytanie jest banalnie proste, więc za jednego SMS-a, kto teraz wyśle, otrzymuje od nas buty od Wishota, tam od Endorfiny taki ładny dresik szary i 10 płyt CD, które leżą tutaj. A pytanie jest, czy Yoka i Dub to kaliber 44? No chyba prostszych pytań nie może być, no ale my wam nie zdradzamy. Pomyślcie, HP pod 72212, wcześniej HP tak lub HP nie oczywiście. My zapraszamy teraz na Habakuka, a po Habakuku wracamy tutaj na studio i mam nadzieję, że będą kolejne pytania do moich gości. Lećmy. Rzuciłem palenie, rzuciłem jedzenie, rzuciłem picie, rzuciłem tycie, rzuciłem leżenie, zjednoczenie z leniem. Już się nie spóźniam, tylko praca i szkolenie. Rzuciłem jedzenie, palenie. Jestem fajny, nie uwierzycie. Zmieniłem poszycie, stosuję zaszycie. Gram niesamowicie, zluzowałem kotwicę. Wyleczyłem nerwicę, wstaję rano i ćwiczę. Jestem groźnym tygrysem, piłkarzem i kibicem. Mam swoją firmę i kilka stowarzyszeń. Totalnie uczciwy, witam z nowym życiorysem. Mam nową duszę i nowe oblicze. I nigdzie się nie spieszę, wcale nie spieszę się. Chyba że napełnić kieszeń, zostanę politykiem, ustawię się. Rzuciłem palenie, rzuciłem jedzenie, rzuciłem picie, rzuciłem tycie, rzuciłem leżenie, rzuciłem spanie, sałata na śniadanie, zdrowe odżywianie. Jednoczenie z leniem. Już się nie spóźniam, tylko praca i szkole. Mam statystyczne poparcie, jestem the best na starcie. Zawsze super ubrany, dobrze wychowany. Jestem rozrywany, jestem ekstra zbudowany. Jestem kochany, przyłóżcie mnie do rany. Dochodzą mnie słuchy, że mam kocie ruchy. Ładnie opalony, dokładnie ogolony. Super śpiewam i świetnie piszę. Seksownie szepczę i bardzo głośno krzyczę. I nigdzie się nie spieszę, wcale nie spieszę się. Chyba że napełnić kieszeń, zostanę politykiem, ustawię się. I nigdzie się nie spieszę.
No i dobra, ja już mam tu pierwszą płytkę, słuchajcie, do rozdania, bo ja tu widzę pytanie chyba jakieś, od jakiejś waszej fanki, więc może damy i tak. DJ 600 V i Kali, słuchaj, Ania, końcówka numeru 054, Ania 054. Jak było na festiwalu w Bułgarii? Dajmy jej te dwie płytki, tak. Bardzo fajnie. Jak było? Opowiadaj, Dzix. Ja zaczynam znowu. Oczywiście, dobra, bo Bułgaria, no problem. Jak było na festiwalu w Bułgarii? Właśnie Kamil przedstawił hasło, które panowało w Bułgarii. Wymyślił je Rób Pulsowiec, Jeremiah Selecta, czyli Adrian. Ogólnie w Bułgarii wielki bałagan. Jeden wielki bałagan, Bułgaria dawno, dawno została w państwach jeszcze systemu komunistycznego, ale to jest bardzo fajne, bo odświeżają mi się lata, kiedy miałem 5-6 lat i tatuś mi opowiadał i tak dalej, no jak to było. Powiem szczerze, że no, stare komunistyczne hotele, mentalność ludzi troszeczkę inna może, ale jeszcze nie ogarnięci. Nikt jest nieogarnięty, nie wiem, na pewno znacie jakichś nieogarniętych ludzi wokół siebie. Mamy takie jednak. Więc tutaj nie będę mówił nic, więc chodzi o to, że jednak w Bułgarii pomimo tego wielkiego bałaganu jest bardzo pozytywny klimat, bardzo fajna atmosfera. Festiwal międzynarodowy, który właśnie minął niedawno całkiem. Udało nam się podbić serca fanów bułgarskich w takiej miejscowości Sandański. Zostaliśmy zaproszeni w przyszłym roku nad Morze Czarne też do Bułgarii na kolejny festiwal do Niemiec i tak dalej. W Sofii jakieś koncerty, więc udana impreza, udany festiwal, ale generalnie dzięki temu, że był bardzo duży bałagan, Bułgaria no problem. Bo dobra, wszedłem na waszą stronę, nie można ściągnąć żadnego kawałka, straszna, fajnie grać, odpowiedź na konkurs. Odpowiedź na konkurs nie, bo jeszcze Magik. Ale ja, wiesz, to nie jest pytanie, czy oni tylko wchodzą w skład, tylko czy Joka i Dab wchodzą w skład, tak? Magik już niestety nie żyje, więc nie wchodzi w skład, ale wchodził owszem kiedyś, ale później się rozpadli. Tak. Ja bym mógł, bo Magik jeszcze był później w PFK, tak, więc to jest dużo... To jest, wiesz, takie podchwytliwe to pytanie trochę. Tak, to DJ Felix jeszcze. No, też można DJ Bart. Tak? No właśnie. Słuchajcie, to jest cała ja zadałem tylko pytanie o dwie osoby. Jeżeli proste. Tak, to wysyłacie HP, tak? Jeżeli uważacie, że te dwie osoby, broń Boże, nie łączymy ich z Kalibrem, to HP nie pod 72 12. Dobra, a co z tą stroną? Bo mówicie, że macie jeszcze jakąś alternatywną stronę. Jest alternatywna strona, podaje adres nefre.mp3.wp.pl i tam bez problemu ściągacie, zasysacie online, przesłuchujecie, dopisujecie komentarze, pozdrawiacie. Zajebiste. Przed chwilą włączyłem i mi kopara opadła. Prośba o płytkę z autografem. Myślicie nad projektem z Wawa Muffin? Fan. No, dziękujemy powiem, w ogóle. Już dawno co za nie, nami. Dziękujemy za pytanie. Nie, projekt jest w miarę świeży, tak jak mówię, łączymy elementy funku, jazzu, hip-hopu, reggae, raga i tak dalej, eksperyment. Fajnie, że ci się podoba, jesteśmy bardzo zadowoleni, w ogóle wszystkie pozytywne opinie jak najbardziej, wielki szacunek. Oczywiście krytyka też, szacunek, no bo trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o płytkę, no cała płyta ukaże się, myślę, żeby nie przesadzać, w przyszłym roku, nie zaraz w styczniu, luty, marzec, zależy jak to będzie w targecie, wiadomo. Nie znam się na tych miesiącach, w których najlepiej wydać płytę, natomiast jest nagrywana. Z autografem możemy zostawić tutaj Jeszurowi singiel, słuchaj, to ale taki singiel troszeczkę nielegalny, ale podpiszemy ci, fanie, podaj po prostu swoje imię i masz płytkę, bez problemu. Możemy nawet zostawić 3 takie płytki, ale mamy 4 kawałki singiel. Wejdź na stronę, one są w sumie do ściągnięcia. Nie ma problemu. Dzięki jeszcze raz za pozytywną opinię. A chłopaki opinię. Dla ciebie jeszcze tam mam jeszcze zdjęcie. Z Wawa Muffin czy z jakimiś innymi składami? To znaczy na pewno jakieś projekty będą powstawać. Nie mówię, że z Wawa Muffin. Myślałem bardziej na początku, z Mionem rozmawialiśmy, z Jamala i tutaj z chłopakami od nas bardziej. Może w przyszłości Habaku, ale nie chcemy za dużo na razie mówić o naszych planach, ponieważ one są jeszcze troszeczkę mgliste. Natomiast na pewno płyta, na pewno drugi klip i tak dalej, i tak dalej.